brązami. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły. A po ulicach w lekkiej jesieni próbowały za mną jasne anioły. Wciąż zadajemy sobie pytanie, czy powstanie warszawskie miało szansę powodzenia? Czy musiało dojść do tak ogromnych strat w ludziach i zniszczeń materialnych? Żołnierze niemieccy wykonali rozkaz Hitlera zrównania Warszawy z ziemią. Muszę powiedzieć, że dla Polaków powstanie warszawskie to coś więcej niż zryw. To symbol walki o niepodległość i suwerenność narodu. Ten symbol jest znakiem walczącej Warszawy. Nie wiem skąd pamięci mej zjawiają się. Zamykam oczy, stoją wciąż jak we śnie. Chleb sydrę znów obrócił los, został duszy jęk cichy i bolesny. Niczym szloch widzę dzieci zaplątane w tamte dni. Dorosłe oczy, w których nie masz jednej łzy, odeszły w mrok. Bezbronne tak, tylko duszy krzyk. 31 lipca 1944 roku do Warszawy przybywa niemiecki generał Rainer Stern, mający rozkaz niedopuszczenia do wybuchu powstania warszawskiego. Zaś Armia Czerwona dociera do wschodniego brzegu Wisły, stacjonując na Pradze. Tego dnia jest to 31 lipca 1944 roku. Generał Komorowski, pseudonim Bur, wraz z delegatem rządu na uchodźstwie, wydaje rozkaz pułkownikowi Monterowi o rozpoczęciu akcji powstańczej. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 pod kryptonimem Bur. Następuje mobilizacja. Ponad 40 tysięcy powstańców zorganizowanych w 8 wodach. Niestety, brak dobrej łączności między dowódcami powstania i słabe uzbrojenie powstańców przyczyniły się do niepowodzenia powstania. Powstanie miało trwać kilka dni, do czasów nadejścia pomocy aliantów. Niestety, ta pomoc nie nadeszła. Powstańcy ofiarnie walczyli do ostatniej kropli krwi przez 63 dni, wciąż mając nadzieję na pomoc. Brakowało im amunicji i jedzenia. O słabości powstańców świadczył fakt, że na 10 powstańców jeden z nich miał broń. Siły nieprzyjaciela szybko rosły. Przeciw powstańcom do Warszawy dodatkowo przyjechały brygada szturmowa SS Roma, grupa policyjna z Poznania SS Gruppenfuhrera oraz generała policji Heinza Reinfarta oraz 608 Poznański Pułk Ochrony pułkownika Schmidta. Oddziały SS otrzymały rozkaz Heinricha Himmlera. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Żołnierze SS palili dom po domu. Bombowce równały budynki z ziemią. Ginęli zarówno powstańcy,
jak i ludność cywilna. W lipcu 1944 roku docierają informacje, że Niemcy ponoszą klęski na większości frontach. Do Warszawy zbliżają się wojska sowieckie. Niemcy ogłaszają wezwanie o wstawieniu się wszystkich mężczyzn i kobiet w wieku od 17 do 65 roku życia do robót fortyfikacyjnych nad Wisłą. Wobec zaistniałej sytuacji politycznej i wojskowej 27 lipca 1944 roku pułkownik Monter wydaje rozkaz o mobilizacji żołnierzy AK. Najdzielniej walczył batalion Rudy. Młodzi chłopcy walczyli do ostatniej kropli krwi. Był też czas, kiedy łączniczki zadbały o żołnierzy i przyniosły im posiłek. Każdy nabój był na wagę złota. W okopach zawiązały się silne przyjaźnie. Przestań wzdąkać, bo to mnie denerwuje. Byś przynajmniej coś porządnego zagrał. Zaraz się nastroję, to coś zagra. No zagrasz, lepiej weź się no, zająć robotę. No. Przestańcie się kłócić. Ciągle mnie denerwujecie. Kiedy to się zacznie? Kiedy zacznę atakować? Czekaj, ale się nie ma nic zrobić. Rudy, słychać coś? Nie, nic nie słychać. Zmień stację. Dobra. Uczysz dziewczyny, bo nic nie... Dziewczyny, ciszej, bo nikt nie słyszy! Dobrze. Ej, Olek, a wyznacz na tej amunicji? Dobra. Na pewno nam starczy, o to się nie boję. O to bym się właśnie obawiał. Nie obawiaj się, na pewno starczy. Nadal nic nie słychać, nie. Rudy, chodź, zrobimy przymiarkę. Starczy wam materiału? Tak, na pewno. No, ale nic nie słychać. Daj, trzeba. Zaraz, chwileczkę. Coś słyszę. Tak? Rozumiem. Wszyscy do ataku, tak? Panowie, zaczęło się. Godzina po nadeszła. Ruszamy na Azję. Ruszamy! Zaczęło się. Jesień się zaczyna.
Zdyszany ze szkoły.